To dziś, o której nad ranem, 42 lata temu, a jak to się zapomina wszystko. Cokolwiek o swoim teraz myślę, dla tej godziny twojej warto było przyjść na świat w gorączce. Tak, jestem zdrowa, krzyczę. Moje urodziny są coraz mniejsze. Za rok, za dwa już i ta ostatnia kropla krwi między nami zniknie. Ale powiem ci, musimy marzyć, bo zmuszają nas do tego bliscy, zmusza nas do tego telewizja, książka, film, zmusza nas do tego nasza konstrukcja psychiczna. Wreszcie zmusza mnie wewnętrzny rozwój mojej sztuki, konieczność mówienia nowych. Od kilkunastu lat zaczęło się przesuwanie Krystyny Miłobędzkiej do centrum sceny literackiej i w sam środek świadomości poetyckiej naszego czasu. Dzisiaj wielu piszących o poezji uważa ją za najwybitniejszą żyjącą polską poetkę. Za Miłobędzką stoi Leśmian, stoi awangarda. Z Miłobędzką kojarzy się Białoszewski, choć oczywiście nie na zasadzie jakiejś genetycznego pokrewieństwa między tymi autorami. Ona od nikogo nie odpisuje, jest całkowicie samoswoja, ale przecież z pewnymi autorami, także z Tymoteuszem Karpowiczem, jej pisarstwo z całą pewnością się wiąże. Odsyła nas do bardzo podstawowych pytań filozoficznych, od Wittgensteina do tych pytań, które stawiają filozofowie Wschodu. Ona daje się czytać w bardzo rozmaity sposób. Dobrze się czyta w kontekście dzisiejszego wyobrażenia o języku, wyobrażenia, które ukształtowała dekonstrukcja, o języku, który nie jest posłusznym narzędziem, języku, z którym trzeba się zmagać, języku, który zmusza nas wielokrotnie do kapitulacji, doświadczeniu, które nie może istnieć inaczej niż przez język, ale przez język nie potrafi zaistnieć w pełni. Jest rosnące drzewem. Jest, musi być, jakby powiedzieć, zawsze takie samo, a jednocześnie inne. Pytałem o to, na ile sposobów mogłaby pani przeczytać ten tekst, nie? Na dwa czy na jeden? Na dwa, bo ja bym go przeczytał na dwa, prawda? Że byłoby raz najważniejsze to jest, czyli ta pierwsza jego część i to dopowiedzenie. I teraz pytanie jest takie, co jest ważniejsze w tym tekście, jakby niezmienne? Czy jest się może zmieniać, czy będą się zmieniały te drugie jego części? Albo... żem to ja wiedział. Przeczytać raz, a potem zobaczymy... Zobaczyć, jak to gra. Jest rosnące drzewem, jest płynące, jest biegnące, jest latające, jest od początku, jest nie tak, jest nie to. Jestem. Tam są jak gdyby cudzysłowy. No. Wiesz, jest. To drugie jest w cudzysłowie. Jest inny, tak. I ono, tak, miałem takie wrażenie, że od połowy nam się złamało. Tak? No. Jest, nie ma. Jest nie tak. Jest nie to. Jest do końca. Jest, nie ma, jest, jestem. Świat z tobą. Może no, tak? Jestem. To powinno być powiedziane z wielką radością. Jakbym się nagle znalazła w świecie. W tradycji biblijnej osadzonej. Jest, który jest,
jest, jestem, wszystko to... Jestem, który wysoka jestem. Wysoka mowa może z tego... Chyba, że pan Andrzej jeszcze ewentualnie spróbował zagrać tym tekstem. To jest też jakieś wyzwanie. Jest rosnące drzewem, jest płynące, jest biegnące, jest latające, jest od początku, jest nie tak, jest nie to, jest do końca. Jest nie ma, jest, 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 jestem, świat z tobą.